Portal Polska Mówi, Bogdan Ulka, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o psach. Moim gościem jest pan Grzegorz Duda, trener szkoły Dogadajcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od wyboru psa. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje, by adoptować psy ze schronisk. Jak pan sądzi, co jest lepsze, adopcja czy też kupno psa z hodowli? Żeby odpowiedzieć na tak zadane pytanie, należałoby sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, po co mi ten pies? Tak? Czyli na czym mi w związku z tym psem zależy? Czy chodzi o określone cechy charakteru tego psa, czy może chodzi o to, że potrzebuję tego psa, chciałbym mieć tego psa do realizacji jakiejś aktywności z psem. W takiej sytuacji polecałbym jednak wzięcie psa z hodowli, przy czym apeluję o wnikliwe sprawdzanie tej hodowli, w jakich warunkach psy żyją, tak żebyśmy faktycznie mieli tego psa o określonych cechach, na których nam zależy. Natomiast jeśli ten pies miałby pełnić rolę typowo towarzyską, tak, potrzebuje takiego przyjaciela, towarzysza na czterech nogach i to jest właśnie pies, to myślę, że dobrym rozwiązaniem jest adoptowanie ze schroniska. Przy czym znowu, jak w niezależnie od tego, na który z wariantów się zdecydujemy, czy to będzie z hodowli, czy to będzie ze schroniska, apeluję o zdrowy rozsądek. Bo bardzo często niestety te decyzje podejmujemy pod wpływem jakichś emocji, jakiegoś impulsu, czyli nie do końca to jest wszystko przemyślane. No i później jak zaczynamy żyć na co dzień z tym psem, to nagle się okazuje, że czegoś do końca nie przemyśliliśmy, czegoś nie uwzględniliśmy. No i są te porzucenia. I są te porzucenia, czy są te międzypsioludzkie konflikty, żeby nie powiedzieć dramaty. Moim zdaniem rodzi się pewna moda jednak na adopcję. Mówię tak, bo ostatnio prezydent Francji, Macron, pochwalił się właśnie wzięciem psa ze schroniska. Czy to nie jest jednak taki gest solidarności z tym zwierzakiem, żeby jednak wziąć psa, który już coś przeżył dramatycznego? Tak, z całą pewnością ja też zauważam taką modę, chociaż nie wiem, czy nazwałbym to modą. Generalnie coraz więcej osób, organizacji angażuje się w pomoc tym zwierzakom ze schroniska i to dobrze i to super. Tak? Natomiast ja znowu nie do końca jestem przekonany, czy pomysł wzięcia psa z tak zwanej litości jest dobrym rozwiązaniem. Może to być jeden z punktów, dlaczego to robię, tak? Natomiast cały czas apeluję o to, żeby to było ze zdrowym rozsądkiem, z przemyśleniem tej decyzji. Wszak pies będzie żył z nami prawdopodobnie kilka, może nawet kilkanaście lat. To jest decyzja na długi czas. To nie jest decyzja na czas wakacji czy pół roku, tak? I powinniśmy tą decyzję naprawdę dobrze przemyśleć. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan Grzegorz Duda, trener Dogadajcie się.pl. Dziękuję.